These are the battle cries of doctors and nurses on the front lines fighting. C'est la chasse aux médicaments. Toutes les médicaments. Toutes les épidémies et Covid. Hôpitaux se confrontent pour un déficit de masques. Die Covid-Pandemie ist die Stunde der Wahrheit in unseren Krankenhäusern. Na skutek pandemii COVID-19 dotknął nas problem niedoborów leków. Kłopoty z zaopatrzeniem kojarzyły nam się z wojną. Brakuje podstawowych produktów. Kobieta chodzi od jednej apteki do drugiej. Albo kryzysem gospodarczym. Wszystko wyprzedane. Buty, benzyna, znaczki, mydło. Obecnie niektórych leków brakuje nawet w wysoko rozwiniętych krajach. Bądźmy szczerzy, a nawet trochę cyniczni. Kiedyś problem dotyczył tylko południowej i wschodniej Europy. Obecnie mierzą się z nim najbogatsze kraje Unii Europejskiej, dlatego jest tak poważny. Jak to możliwe, że przemysł farmaceutyczny obracający tysiącami miliardów dolarów rocznie nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby konsumentów? Obniżenie cen może doprowadzić do niedoborów leków. To nie zależy tylko ode mnie, ale również od rządzących. W starciu między koncernami a władzami poszczególnych krajów zawsze wygrywają koncerny. Firmy rezygnują ze starych, nierentownych leków, nawet jeśli w grę wchodzi życie pacjentów. Konsekwencje są tragiczne. W naszym kraju na skutek niedoborów leków zmarło 1600 dzieci. Viagry nigdy nie brakuje. Nie ma problemów z jej dostępnością. To kwestia priorytetów. Branża farmaceutyczna inwestuje w innowacyjne leki. Są jednak tak drogie, że pacjentów na nie nie stać. Dwa miliony euro. Powiedziałam do doktora, proszę nie uronić ani jednej kropli. Nie mogę się już doczekać. Na pewno mi pomoże. Zmieni wszystko. Niedobory leków. Kto na tym zarabia? Problem najbardziej odczuwalny jest w szpitalach. Aby zakład funkcjonował, potrzeba 3000 leków i 20000 wyrobów medycznych. To międzynarodowy biznes. Współcześnie trudno bez niego wyobrazić sobie już leczenie. Globalizacja rynku powoduje niedobory leków. W Europie w ciągu 20 lat wzrosły 20-krotnie. Brakuje nam wielu leków, obecnie 69. W ciągu 3 tygodni skończyło nam się ich 17. Spojrzę na listę. Dzisiaj skończyły się leki przeciwzapalne do iniekcji. Tout à fait classique, des anti-inflammatoires injectables. Donc l'aspergic, 500 mg. Zaraz zabraknie nam środków przeciwzakrzepowych, heparyny, a także przeciwinfekcyjnych, cyprofloksacyny. Skończą nam się również leki przeciwnowotworowe, metotreksat. Problem dotyczy wszystkich koncernów. Zarówno Sanofi, jak i Octafarmy, Pfizera, Milana, Fischera, Leofarmy czy Sandoza. Nie mamy na to żadnego wpływu. Pokażę wam produkt, którego nieprzerwanie brakuje nam od kilku lat.
To BCG Medac jest niezbędny do leczenia naszych pacjentów, a wciąż mamy problemy z jego dostawami. Na niektóre produkty medyczne ustanowiono kontyngenty. To znaczy, że leki, których brakuje, podawane są tylko priorytetowym pacjentom. Niektórzy nie mają prawa do leczenia. Mam raka pęcherza moczowego. Urolog powiedział mi, że można to leczyć. W tym celu podaje się BCG w formie wlewek. Dowiedziałem się jednak, że go nie dostanę. Jest niedostępny. Od 2020 roku jedynym producentem leku we Francji jest niemiecka firma Medac, która nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich szpitali. Żadna inna firma nie jest zainteresowana starym lekiem sporządzonym na bazie mającej już ponad wiek szczepionki BCG podawanej dzieciom przeciwko gruźlicy. Dlaczego tak sprawdzony lek nie jest produkowany w wystarczających ilościach? Od jego wynalezienia minął już ponad wiek. W latach 50. dzieci były masowo nim szczepione. A teraz nagle go brakuje, trudno to zrozumieć. Po mojej pierwszej operacji nastąpił nawrót. Urolog powiedział mi o specjalnym punktowanym formularzu. Wspólnie go wypełniliśmy. Przypomina dzienniczek ucznia. Zbierasz oceny i punkty. Tylko w tym wypadku nie wiesz, ile musisz zdobyć punktów, aby dostać się na leczenie. Nowotwór jest powierzchowny, więc nie ma za to punktów. Ma wysoki stopień złośliwości, więc za to jest 5 punktów. Stadium nie jest zaawansowane. Mam mniej niż 8 guzów mających mniej niż 3 cm, ale mam nawrót, więc za to są 2 punkty. Nie mam 70 lat, więc za wiek nie dostałem żadnych punktów. W sumie 7 na 34 punkty. Nie spełniłem kryteriów. Te punkty są trochę przerażające. Tak jakby to, ile ich mamy, świadczyło o naszej wartości. Miałem nadzieję, że opieka zdrowotna uniknie takich rozwiązań. L'état providence, la sécurité sociale, elle a évité ce genre de problème. Mężczyźnie dopiero po trzeciej operacji przyznano prawo do leczenia. Hierarchizacja pacjentów to praktyka pochodząca z czasów wojennych. Profesor Jan Nézier nie miał innego wyjścia, jak wprowadzić zasadę priorytetowych pacjentów po raz pierwszy we Francji. Nie jest łatwo powiedzieć komuś, że nie ma prawa do leczenia. Jeśli nie ma jednak innego wyjścia, to lepiej by pacjenci otrzymywali je ze względów medycznych, po wcześniej przeprowadzonej ocenie ciężkości ich chorób. Chodziło o zapewnienie równości. Mieszkaniec słabiej rozwiniętego regionu we Francji nie powinien mieć gorszego dostępu do leczenia niż mieszkaniec dużego miasta. Chciano wyeliminować również kwestie ekonomiczne. Ktoś, kogo stać, aby zapłacić za leczenie, nie może mieć do niego większego prawa. To byłoby wbrew etyce lekarskiej. Problemy z dostępnością leku zaczęły się ponad 10 lat temu. W tamtym czasie produkowany był przez Sanofi, jedną z trzech najważniejszych firm farmaceutycznych. Koncern produkował go w dużych ilościach w swojej fabryce w Toronto. Jednak w 2012 roku produkcja została wstrzymana. W liście skierowanym do Sanofi amerykańska Agencja Żywności i Leków, FDA, poinformowała koncern o wykrytym zanieczyszczeniu. Nie wdrożono odpowiedniego systemu oczyszczania i dezynfekcji stref produkcji leków oraz sprzętu. W kratkach wentylacyjnych zaobserwowano gniazdujące ptaki. Firma dostosowała fabrykę do wymaganych standardów i na nowo rozpoczęła swoją działalność.
Jednak już w 2016 roku zrezygnowała z produkcji leku. Oficjalnie ze względu na problemy produkcyjne. Zaskakująca wymówka. Ze zdobytych przez nas dokumentów wynika, że zespół odpowiedzialny za produkcję leku zrobił wszystko, aby mógł powrócić na rynek. To niezwykłe, ile zrobiliście, aby immucyst mógł być znów dostępny dla pacjentów. To świetny początek 2016 roku. Produkcja zostanie podwojona. Rekordowa wydajność, spektakularne wyniki. Koncern nie chciał jednak inwestować w produkcję starego, nierentownego leku. Stanowił niewielką część ich obrotów. Dalsze inwestowanie w fabrykę przynoszącą straty nie podobało się światowej centrali Sanofi. I to właśnie ona zadecydowała o wstrzymaniu produkcji leku. Opuszczenie przez firmę rynku, na którym jej obecność była niezbędna, spowodowało niedobór leku na raka pęcherza moczowego. Przemysł farmaceutyczny jest nastawiony na zysk. Jeśli koncern może przekierować swoją produkcję na lek, który pozwoli mu zarobić więcej pieniędzy, to bez wątpienia to zrobi, nawet kosztem innego ważnego leku, który w ten sposób przestanie być dostępny. Rentowność leku zmienia się wraz z upływem czasu. Na początku produkt chroniony jest specjalnym patentem, dzięki któremu posiadający na niego monopol producent może sprzedawać go za bardzo wysoką cenę przez 10, a nawet 20 lat. To okres największej rentowności leku. Cena, jak i liczba jego sprzedaży jest wtedy najwyższa. Po wygaśnięciu patentu może zacząć być kopiowany jako lek generyczny, przez co staje się mniej rentowny, pojawia się konkurencja, a jego cena spada. Wiele popularnych leków jest wycofywanych z rynku tylko po to, by je wprowadzić z powrotem za wyższą cenę. Czasami firmy posuwają się do szantażu. Jeśli nie chcecie niedoborów, musicie więcej zapłacić. Kwestia rentowności wiąże się z problemem niedoboru leków. Niektóre z koncernów na skutek obniżenia ich cen przez władze państwa nie wahają się wycofać kluczowych produktów. Nazywam się Sara, mam 19 lat. Od dziecka mam alergię. Dlatego muszę mieć przy sobie adrenalinę. Kiedy mam mocną reakcję alergiczną, od razu muszę ją sobie wstrzyknąć. W innym przypadku nie dotrę nawet do szpitala. Mogę na miejscu przestać oddychać i umrzeć. Adrenalina jest znana już od wieku. Współcześnie spotyka się w formie gotowych do użycia wstrzykiwaczy. Produkowane są w Madrycie, 25 km od mieszkania Sary. Firma farmaceutyczna ALK produkuje je dla 500 tysięcy klientów na całym świecie. Jednak w 2017 roku zaprzestała sprzedaży w Hiszpanii. Sprzeciwiając się w ten sposób narzuconej przez rząd obniżce cen, zdobycie produktu stało się niezwykle trudne. To bardzo niepokojące. Aby wystąpiła u mnie reakcja alergiczna, wystarczy, że pójdę na kolację z przyjaciółmi, podczas której ktoś z nich coś zje, a potem mnie dotknie. Tego się nie da przewidzieć. Centrala skonfliktowanego z hiszpańskim rządem koncernu znajduje się 2,5 tysiąca kilometrów od Madrytu, na północ od Kopenhagi. Firma wyspecjalizowana jest w leczeniu alergii. Jest światowym liderem immunoterapii.
Kiedy w 2011 roku produkt został wprowadzony na hiszpański rynek, kosztował 34 euro. Później cena była kilkakrotnie obniżana do 27 euro. Ostatnia obniżka w 2018 roku zmniejszyła jego cenę do 24 euro. Dla nas to było już za dużo. To była najniższa cena w Europie. Stanowiła ryzyko dla naszego biznesu. W końcu zaczęłaby obowiązywać na całym świecie. To by zabiło sprzedaż naszego produktu. Dlatego musiałem powiedzieć, przykro mi, ale nie możemy tego zaakceptować. Cena i tak była już zbyt niska. Nadszedł moment, by się pożegnać. Koncern kontynuuje produkcję wstrzykiwaczy w Madrycie, jednak nie dla hiszpańskich pacjentów. Rząd musi je sprowadzać z zagranicy. Problem niedoboru leków jest bardzo poważny. Podczas ustalania cen poszczególnych produktów na szali znajduje się zdrowie i życie pacjentów. To świadczy o tym, jak delikatne i wrażliwe są relacje branży farmaceutycznej z władzami poszczególnych państw. Gdybyśmy chcieli raz na zawsze rozwiązać ten problem, powinno się wprowadzić system specjalnych grzywien, sankcji oraz środków odstraszających. Kary finansowe powinny uwzględniać liczbę brakujących leków oraz powagę każdego z niedoborów. Konflikt pomiędzy państwem a duńskim koncernem trwał 3 lata. Zgodziliśmy się na powrót do poprzedniej ceny, czyli 27 euro. To i tak bardzo mało. Przy takiej cenie trudno magazynować w Hiszpanii zapasy produktu. Nie możemy pozwolić sobie na straty. Cena już i tak jest niska. Jak radzą sobie producenci? Aby nie dopuścić do strat, zapasy ogranicza się do minimum, przez co może ich zabraknąć. Niskie ceny nigdy nie są dobrym rozwiązaniem. Obniżki cen doprowadzają do niedoborów leków. I to nie zależy tylko ode mnie, ale również od rządów. Zrzucanie odpowiedzialności na rządy wprowadzające zbyt niskie ceny leków to stały argument koncernów farmaceutycznych, które mówią, przecież chcemy sprzedawać leki, musicie tylko dać nam więcej pieniędzy. Stara śpiewka powraca jak zgrany refren, w rzeczywistości to zwykły szantaż. Polityka publiczna powinna odpowiadać na potrzeby ludności, a nie problemy koncernów farmaceutycznych. Trzeba na to spojrzeć z innej strony, zadać pytanie o to, jakich leków potrzebujemy, w jaki sposób są produkowane, komu powierzamy ich produkcję. To wszystko trzeba rozważyć. Kwestie dotyczące zdrowia publicznego są przedmiotem nieustannych negocjacji. Proste nieporozumienia pomiędzy władzami państwa a koncernami powodują, że leki stają się niedostępne. Według Agencji Leków takie przypadki stanowią 1/4 niedoborów. We Francji odpowiedzialny za ceny lekarstw jest Komitet do Spraw Produktów Leczniczych. Jego przewodniczący to Philippe Bouilloux. Nasza praca polega na dyskutowaniu oraz negocjowaniu cen z koncernami. Przy okazji każdego leku poddajemy ocenie złożoną propozycję. Następnie w odpowiedni sposób reagujemy. Co tydzień za zamkniętymi drzwiami obradują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Finansów. To właśnie tutaj toczą się rozgrywki pomiędzy rządem a branżą farmaceutyczną. W przypadku leku najpierw zastanawiamy się, jakie niesie ze sobą korzyści medyczne.
Następnie pod tym względem porównujemy go z innymi, obecnymi już na rynku produktami. Sam koncern może chcieć go porównywać do jakiegoś drogiego leku. Komitet może się na to nie zgodzić. Uznać, że jest podobny do któregoś ze znacznie tańszych produktów. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjentów przy jednoczesnym zadbaniu o stabilność finansów publicznych stanowi naprawdę duże wyzwanie. De ne pas mettre en danger la soutenabilité des finances publiques. Czy kraje będą w stanie udźwignąć wzrost cen terapii genowych, umożliwiających leczenie rzadkich chorób i będących nadzieją dla wielu chorych? Ich wysokie ceny stanowią dużą przeszkodę. Chcesz obejrzeć Bubę? Pia miała 5 miesięcy, kiedy wykryto u niej SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Choroba polega na osłabieniu mięśni i stopniowym ich zanikaniu, w tym również mięśni serca i płuc. Od neurologa dowiedzieliśmy się, że Pia nie przeżyje więcej niż 2 lata. Choroba dotyka 1 na 10 000 dzieci. Chcesz zajść z fotelika? Gdyby Pia urodziła się wcześniej, prawdopodobnie by nie przeżyła. Jednak w 2019 roku pojawił się nowy sposób leczenia choroby. FDA zatwierdziła właśnie nową terapię genową firmy Novartis, leżącą rzadki i niebezpieczny typ zaniku mięśni. Podawana jest w jednej dawce i cena wynosi $2,125,000. Nowy lek dostępny był wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W Europie nie był refundowany ani nawet zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Dowiedzieliśmy się, że istnieje specjalny program, dzięki któremu dzieci spoza Stanów Zjednoczonych mogą otrzymać jedną dawkę Zolgensmy. Dopiero później zrozumieliśmy, że sami będziemy musieli za nią zapłacić. Aby Pia mogła ją dostać, musieliśmy zdobyć 2 miliony euro. 2 miliony euro musieliśmy betalen, om haar die medicatie te geven. Naszym pierwszym pomysłem było poproszenie o pieniądze najbogatszych ludzi na świecie, takich jak Bill Gates, Oprah Winfrey czy Kim Kardashian. Napisaliśmy do wielu takich osób, ale nikt nam nie odpowiedział. Ktoś z Novartis się z nami skontaktował i powiedział, że są wzruszeni naszą historią i bardzo nam współczują, ale nie mogą dla nas obniżyć cen. W rzeczywistości znaczyło to, jeśli nie zapłacicie 2 milionów, ona nie dostanie leku. W głowie zaczęłam sobie już wyobrażać jej pogrzeb. Myślałam o wierszach. Albo pieśniach, które ludzie będą śpiewać. Trudno pogodzić się ze śmiercią, jeśli wiesz, że istnieje lek, który mógłby jej zapobiec. Dat er iets zou zijn, dat er een medicijn zou zijn om dat te voorkomen, is iets om heel moeilijk om mee om te gaan. Belgijski rząd zwrócił się z prośbą do koncernu o dostarczenie leku Pii bez czekania na koniec negocjacji dotyczących jego ceny. Novartis odmówił. Ik bij mij een beetje. Czułam się jak lwica, która za wszelką cenę musi chronić swoje dziecko i zrobić wszystko, aby przeżyło. Aby zebrać tę gigantyczną sumę, Ellen wezwała ludzi do solidarności. Każdy za pomocą SMS-a mógł na ten cel przekazać 2 euro.
Do pomocy włączyli się wolontariusze. Każdy czuł się kiedyś bezradny. To naprawdę świetne, jeżeli za pomocą 2 euro możesz coś zmienić. Gdy zebraliśmy 100, potem 200, aż w końcu 300 tysięcy, ludzie zaczęli wierzyć, że się uda. Każdy chciał pomóc, być częścią tej niezwykłej historii. W ciągu kilku tygodni zostało wysłanych 950 tysięcy SMS-ów. Czułam, że cały kraj się z nami zjednoczył. Wszyscy Belgowie razem. Jakby Pia była naszym wspólnym dzieckiem. Kiedy mieliśmy już odpowiednią sumę, powiedzieliśmy o tym lekarzom Pii, którzy poprosili koncern o przesłanie leku ze Stanów do Belgii. Dotarł do nas w tym małym pudełku. Znajdowało się w nim 6 fiolek, wartych 2 miliony euro. Zachowaliśmy je na pamiątkę. To prawdziwy skarb. Pamiętam, jak powiedziałam do lekarza: tylko nie urońcie ani jednej kropli. Po wprowadzeniu go na rynek, firma Novartis zarobiła prawie $1 miliard. W jaki sposób tłumaczyła tak wysoką cenę? Oto jej odpowiedź. W Stanach Zjednoczonych cena leku jest o 50% niższa od dotychczasowych kosztów leczenia SMA. Novartis nie ustalił ceny na podstawie realnych kosztów produkcji, ale wiedzy o tym, ile społeczeństwo jest w stanie zapłacić za dostęp do leczenia. Koncerny mają do tego prawo, nie jest to zabronione, posiadają monopol. Ustalają ceny, które wydają im się słuszne. Ale to trochę tak, jakby tonącemu człowiekowi rzucić koło ratunkowe, a potem, kiedy uratowana osoba pyta cię, ile jestem ci winien, odpowiedzieć: uratowałem ci życie, będziesz żyć jeszcze przez 20 lat, czyli 20 razy 80 tysięcy. W sumie 1 600 000 euro. Ostateczna cena nie ma nic wspólnego z ceną samego koła ratunkowego. Rynek farmaceutyczny charakteryzuje kompletna nieprzejrzystość. Mówimy przedstawicielom firm: podobno dużo inwestujecie w badania, rozwój, a także infrastrukturę. Bądźcie transparentni, podajcie nam liczby. A oni odmawiają. Dlaczego nie chcą być transparentni, skoro i tak wszystko wiadomo? Novartis, piąty co do wielkości koncern farmaceutyczny na świecie, sam nie stworzył tego leku. Wykupił go od biotechnologicznego amerykańskiego startupu Avexisu, który wcześniej go opracował. Za zakup zapłacił prawie $9 miliardów. Big Pharma kiedyś nazywało się firmy, które prowadziły samodzielne badania nad nowymi lekami. Współcześnie pojęcie dotyczy firm podejmujących duże ryzyko inwestycyjne, poszukujących nowych, interesujących produktów, na których będą mogły zarobić. Firmy samodzielnie opracowują zaledwie 1/4 leków wprowadzanych przez siebie na rynek. Novartis wykupiła Avexisa, firmę zajmującą się terapią genową, za ponad $8 miliardów. Za zakup firmy oraz jej wynalazku Novartis zapłacił prawie $9 miliardów. Najprawdopodobniej dodatkowy miliard zainwestował w budowę linii produkcyjnej. Wykonano obliczenia, z których wynika, że uczciwa cena leku wynosiłaby 155 tysięcy euro. Faktyczna cena leku jest prawie 12 razy wyższa niż realny koszt jego produkcji. Novartis nie chce jednak potwierdzić swojej marży zysku.
We Francji cena Zolgensmy jest w trakcie negocjacji. Tymczasowa umowa pozwala na korzystanie z leku za cenę ustaloną przez Novartis dziesiątce dzieci w ciągu roku. Państwo jednak chce, aby ostateczna cena leku była niższa. Koncern może nam powiedzieć, że lek, który wprowadza na rynek, musi być drogi, bo sam za niego dużo zapłacił. Zainwestował znaczne środki, kupił biotechnologię. Ale nawet jeśli do jego zakupu doszło w momencie bańki spekulacyjnej na rynku branży biotechnologicznej, to nie rozumiem, czemu państwo miałoby ponosić tego koszty. Tym bardziej, że prace nad lekiem finansowane były z publicznych pieniędzy. Wydano na nie dziesiątki milionów euro. W 1995 roku pracująca w szpitalu Necker w Paryżu badaczka zidentyfikowała gen powodujący rdzeniowy zanik mięśni. W 2011 roku francuski zespół naukowców dzięki darowiznom z akcji charytatywnej Teleton opracował terapię genową na myszach. Badania zostały wykorzystane przez amerykański startup, który jeszcze przed wykupieniem go przez Novartis z sukcesem zakończył badania kliniczne na niemowlętach. Lek sprzedawany przez Novartis jest najdroższym lekiem na świecie. Publiczne badania bardzo często prowadzą do prywatnych korzyści. Żadne z państw nie ośmieliło się postawić branży farmaceutycznej tak, jak zrobił to meksykański rząd. Od 2019 roku krajem rządzi prawdziwy reformator. Prezydent, który obiecał zwalczać korupcję i umieścić na nowo moralność w centrum działań politycznych. Prezydent López Obrador atakuje przemysł farmaceutyczny. Chce rozwiązać trawiący od wielu lat kraj problem niedoboru leków. Cały system był wadliwy. Od produkcji przez dystrybucję aż po zakup leków. Zrobiono z tego biznes. A mówimy przecież o lekach. Do tego dochodziła jeszcze oczywiście korupcja. Nowy rząd unieważnił umowy z oskarżanymi o zbytnią chciwość lub korupcję firmami farmaceutycznymi. Zadarł również z dystrybutorami, przekazując dystrybucję leków państwu. A także wszczął śledztwo przeciwko firmie PISA, jednej z flagowych firm branży zapewniającej w kraju połowę leków przeciwnowotworowych. Realizacja tych celów zlecona została Raqueli Buenrostro. PISA miała w Meksyku poważny problem. Agencja leków poddała kontroli jej fabrykę. Okazało się, że nie spełnia wymaganych norm. W jej przestrzeni znajdowały się bakterie. Co zrobiła PISA, kiedy wstrzymano jej linię produkcyjną? Próbowała przekupić przedstawicieli agencji leków. Chciała wznowić produkcję bez wcześniejszego dostosowania fabryki do panujących standardów. Próba przekupstwa nie zadziałała, więc PISA odmówiła zaopatrywania rynku. W sumie państwo zamknęło 7 fabryk. Na skutek tych działań bardzo szybko zaczęło brakować leków. Nowy rząd chciał zerwać z dawnym reżimem, zaprowadzić nowy porządek. Nie miał jednak strategii. Jeszcze nigdy dotąd nie brakowało tylu leków, prawie 30%. Konflikt pomiędzy państwem a branżą farmaceutyczną doprowadził do deorganizacji rynku leków. Z dnia na dzień zaczęło brakować ratujących ludziom życie lekarstw.
Jestem matką Fernanda. Zdiagnozowano u niego obłocznego siatkówczaka, nowotwór oka. Do szpitala przyjechał jako niewidomy, dosłownie. Był ślepy. Już po rozpoczęciu leczenia, któregoś dnia wychodząc z budynku onkologii, zapytał mnie: mamo, a co to jest? To? Szef, jaki piękny. Widzisz go? Tak. Zrozumiałam wtedy, że mój syn zaczyna odzyskiwać wzrok. Wszystko szło bardzo dobrze, aż do momentu siódmej sesji chemioterapii. Wtedy zaczęło brakować leków. Szukaliśmy ich w aptekach, nie było ich. A mój syn ich potrzebował. Po dwóch tygodniach lekarz powiedział do mnie: zrobiliśmy, co w naszej mocy. Nie możemy ryzykować życia dziecka. Zrobili mu operację. Usunęli lewe oko i w ten sposób mój syn stracił wzrok. W całym kraju setki dzieci stało się ofiarami niedoborów leków. Ludzie zaczęli manifestować na ulicach, domagali się dostępu do leczenia. Gniew skierowany był w stronę władz kraju, uznawano je za winne tej sytuacji. To 672 dzień bez leków dla naszych dzieci. Rząd morderców. W Meksyku pewna prawniczka wyspecjalizowała się w pomocy rodzinom tych dzieci. Władza powinna zwalczać korupcję, ale również zapewniać dostęp do leków na terenie całego kraju. Andrea Rocha była obrończynią setek rodzin. Pracuje bez wynagrodzenia. Tym rodzicom często brakuje pieniędzy nawet na jedzenie. Aby zdobyć dla nich leki, powołuje się na konstytucję Meksyku, gwarantującą powszechny dostęp do opieki medycznej. W ten sposób władze otrzymują nakaz. Mają od 24 do 48 godzin na zorganizowanie leczenia, którego potrzebuje dane dziecko. Matki przychodząc do szpitala mogą pokazać orzeczenie. Na jego podstawie dyrektor placówki jest zobligowany do podania dziecku chemioterapii. Las autoridades, en su caso, que sería el director de la clínica, se ven en la necesidad de tener que suministrar las quimioterapias en tiempo y forma. Prawniczka przemierza cały Meksyk, aby dostarczyć wszystkim niezbędne dokumenty. Udało nam się pomóc już ponad 200 rodzicom. Ponad 8000 osób nie udzieliliśmy jeszcze pomocy. Kiedy poznałam pierwszą rodzinę, zrozumiałam skalę problemu. Trzeba być niezwykle czujnym. Jest się ich prawnym przedstawicielem. Proszą cię o pomoc, której nie otrzymali od rządu. W tym szpitalu publicznym dzieci czekają na chemioterapię. Prawniczka będzie walczyć o wznowienie leczenia. Będzie dobrze. Niektórzy jednak zbyt późno dowiedzieli się o pomocy prawnej. Tak jak ta kobieta Lorena, która straciła swojego 2-letniego synka. Postanowiliśmy go spopielić. W ten sposób czuję jego obecność, jest blisko mnie. Nie tak, jakbym chciała, ale mimo wszystko jest w domu.
Umarł na raka. Brakowało chemii. Zastanawiałam się dlaczego. Później zobaczyłam, że umarł chłopiec z sąsiedniego łóżka, a także dziewczynka z naprzeciwka. Było ich tyle. Powiedziałam do siebie, to niemożliwe. Prawie nikt nie miał już portów do żelnych, sterylnych opatrunków ani samej chemii. Brakowało nawet morfiny. Żeby chociaż trochę złagodzić jego ból, musiałam zdobyć buprenorfinę. Uśmiechnął się do mnie i powiedział: do widzenia. Był zwinięty w kłębek. Dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy go urodziłam. Dali mi go właśnie takiego. Kiedy odchodził, cały czas leżał skulony. I w takiej pozycji umarł. Lorena złożyła pozew przeciwko prezydentowi Lopezowi Obradorowi. Uznała go za winnego śmierci jej syna. Chcemy, aby sprawiedliwości stało się zadość. Władze powinny publicznie przeprosić Lorenę. Powinna otrzymać od nich odszkodowanie, choć wiadomo, że to nie zwróci jej syna. W Meksyku, według danych stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci chorych na raka, już ponad 1600 z nich straciło życie na skutek niedoborów leków. I te liczby wciąż rosną. Dzisiaj złożymy skargę w prokuraturze generalnej Meksyku. Sprawa dotyczy śmierci małego Evana Polina Aguilara. Chłopiec przebywał w 25. klinice w stanie Nuevo León. Placówka obowiązuje przestrzeganie artykułu 4, który gwarantuje niepełnoletnim dostęp do potrzebnych im leków. Mamy zamiar przedstawić faktury za leki, które jego rodzice uzyskali na własną rękę. To dowód na to, że klinika nie wywiązała się ze swojego obowiązku. Prezydent López Obrador zwrócił się do ONZ z prośbą o dostarczenie niezbędnych leków. Rozwiązanie awaryjne, zazwyczaj zarezerwowane dla najbiedniejszych krajów. Rządowi nie udało się dojść do porozumienia z branżą farmaceutyczną. Dla koncernów sytuacja jeszcze nigdy nie była tak sprzyjająca jak od czasów początku pandemii. Na opracowanie szczepionek firmy otrzymały ponad 4 miliardy z Unii Europejskiej oraz 5 miliardów od władz różnych krajów. Niespotykana dotąd sytuacja. W maju 2020 roku odbyło się głośne posiedzenie online, na którym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przekonywała przywódców państw do przekazania pieniędzy. Szczepionka będzie naszym wspólnym dobrem. Z perspektywy czasu był to czysty cynizm, prawdziwa hipokryzja. W tym samym czasie Unia Europejska włączyła się do wyścigu, by zostać obsłużona pierwsza. Na skutek tego wyścigu mieszkańcy krajów południa wciąż walczą o zdobycie pierwszej dawki. W Indiach tylko jedna firma otrzymała zgodę na produkcję szczepionki zachodniego koncernu – Serum Institute of India. Co miesiąc z jej fabryk wypuszczanych jest 90 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Dla 1,5 miliarda mieszkańców to zdecydowanie za mało, tym bardziej, że szczepionki powinny trafić również do okolicznych państw.
Indie od zawsze produkowały dużą ilość szczepionek. Nasze firmy dysponują odpowiednimi narzędziami do wdrażania nowych technologii potrzebnych do ich produkcji. Muszą jednak otrzymać pozwolenia od wynalazcy produktu, tak jak w przypadku licencji AstraZeneca. W innej sytuacji mogą zostać pozwane o naruszenie praw. Patenty stanowią więc główną przeszkodę. There is a looming threat of infringement suit on them. So patents create a major roadblock. W 2020 roku również inni indyjscy producenci chcieli zacząć produkować szczepionki, zanim będzie za późno. Jednak na próżno. Wielkie koncerny farmaceutyczne pilnie strzegą dostępu do swoich patentów. 6 miesięcy później, kiedy fala epidemii uderzyła w ich kraj, 90% Hindusów nie było zaszczepionych. Obecnie szczepimy 30 Europejczyków na sekundę. Od początku tej przemowy pierwszą dawkę otrzymało ponad 12 tysięcy osób. Na terenie Europy jeszcze nigdy nie przeprowadzono tak masowej kampanii szczepień. Przypominam sobie inną epidemię, AIDS, która dotknęła zarówno północne, jak i południowe kraje. W tamtym czasie pewien seropozytywny aktywista powiedział: nie zacznę brać leków, póki nie będą dostępne dla wszystkich. To było niezwykle mocne. Jego życie było zagrożone, a on i tak mówił: dopóki wszyscy ich nie dostaną, nie wezmę ich. Teraz mamy ten sam problem. Widzę, jak znajomi publikują zdjęcia ludzi, którzy cieszą się, bo sami zostali zaszczepieni, albo zaszczepiona została ich matka, ojciec czy sąsiąd. Nie zdają sobie sprawy, że w tym samym czasie inni ludzie nie mają tego przywileju. Ta ślepota, fakt, że nie widzą, że inni nie mają dostępu do szczepionki, jest dla mnie oburzający. Najpotrzebniejsza obecnie szczepionka jest jednocześnie najsłabiej rozpowszechniona. Unia Europejska nigdy nie wymagała od koncernów upubliczniania technologii finansowanych przez nią szczepionek. Dzięki publicznemu finansowaniu szczepionka przeciwko COVID-19 bardzo szybko została opracowana. W rzeczywistości jednak płacimy za nią dwukrotnie. Prace nad nią zostały przecież sfinansowane za nasze pieniądze. Władze Unii powinny były powiedzieć: oto nasze miliardy, oczywiście chcemy jak najszybciej otrzymać szczepionkę, ale macie podzielić się technologią. Maar jullie gaan ook de kennis en kunde die nodig is om die vaccins te produceren delen met anderen. Branża farmaceutyczna wykorzystała wybuch pandemii do własnych celów. Jednym z nich było niedopuszczenie do żadnych zmian w obrębie prawa własności intelektualnej. To święty graal wielkich koncernów, kamień węgielny ich biznesu. W przypadku kryzysu zdrowotnego prawo zezwala na udostępnianie patentów. Takiego rozwiązania domagała się WHO. Big Pharma się jednak sprzeciwiła. Chce zatrzymać monopol i dzięki niemu czerpać korzyści ze szczepionkowego wyścigu. Reprezentuję lobby farmaceutyczne. Przedstawiam punkt widzenia innowacyjnego przemysłu. Wszystkich największych japońskich, europejskich i amerykańskich koncernów. Od Amgena i AbbVie przez Teva, Pfizera, Novartis i Roche. Jeżeli chodzi o produkcję szczepionek, to przed COVID-em na skalę światową byliśmy w stanie wypuścić około 5 miliardów dawek.
Tym szczepionek przeciwko grypie. Obecnie, aby wszystkich zaszczepić, w ciągu roku trzeba wyprodukować 11 miliardów dawek. To naprawdę ogromne wyzwanie. Dla branży udostępnienie patentów nie jest rozwiązaniem. Tymczasowe zniesienie patentów nie umożliwiłoby produkcji dodatkowych dawek. Ten pomysł nie bierze pod uwagę złożoności partnerstw przemysłowych. Firma Johnson & Johnson straciła 60 milionów dawek na skutek błędu popełnionego przez jednego z jej podwykonawców. Zniesienie prawa własności intelektualnej byłoby destrukcyjne dla branży, a na krótką metę również bezcelowe. W przypadku kolejnej pandemii nie istniałaby już własność intelektualna, a tego bardzo nie chcemy. Międzynarodowe koncerny, które wprowadziły na rynek szczepionki RNA przeciwko COVID-19, rozpoczęły transfer technologii do firm, które nie miały wcześniej doświadczenia z tego typu produktami. W ciągu niecałych 4 miesięcy te firmy były już w stanie produkować miliony szczepionek. Transfer technologii jest możliwy. Zniesienie patentów nie osłabiłoby firm farmaceutycznych, a co najwyżej w pewnym stopniu ograniczyłoby ich zyski. Zniesienia patentów domagają się liczne kraje. Pomysł popiera również amerykański prezydent Joe Biden. Sprzeciw zgłasza jednak Unia Europejska. Politycy uważają, że zmiana prawa własności intelektualnej jest niebezpieczna. To rodzaj farmaceutycznego syndromu sztokholmskiego. Trudno to zrozumieć. Postawa europejskich polityków ma swoje odzwierciedlenie w kontraktach podpisanych przez Komisję oraz branżę farmaceutyczną. Problem bada Oliver Hedeman. Wiele palących pytań o to, co poszło nie tak podczas negocjacji i dlaczego szczepionki nie są uważane za dobro publiczne, znajduje swoje odpowiedzi w tych dokumentach. Spisane kontrakty świadczą o silnym wpływie koncernu. Grudnia 2020 roku omawiano propozycję tymczasowego zniesienia patentów. Przedstawiciele branży farmaceutycznej uznali ją za skrajne rozwiązanie nieistniejącego problemu. Twierdzili, że nie będzie kłopotu z produkcją szczepionek, że są w stanie wypuścić ich wystarczającą ilość. Według raportu Komisja Europejska poparła stanowisko branży, podtrzymując w ten sposób monopol koncernów i działając przeciwko dobru publicznemu. W obliczu światowej pandemii popełniła kardynalny błąd i to ona jest za niego odpowiedzialna. Powinna więc się z tego wytłumaczyć. Pandemia COVID-19 wzmocniła pozycję branży farmaceutycznej. Państwa jeszcze nigdy dotąd nie były tak hojne względem potężnych koncernów. Jak długo nasz system opieki społecznej będzie w stanie opierać się żądaniom firm? Jestem zła na rządzących za to, że postanowili oddać całą władzę w ręce branży farmaceutycznej. Uznali, że nie mają w tym temacie nic do powiedzenia ani do zrobienia. Rozdawaniem kart zajmują się koncerny, bo są bogate. Firmy farmaceutyczne już wcześniej były gigantami, a teraz stały się prawdziwymi tytanami. Ich przedstawiciele są decydentami politycznymi. Nikt nie ma nad nimi kontroli i to już jest widoczne. Dyrektorzy koncernów dzwonią bezpośrednio do premierów, a nawet prezydentów kraju. To bezprecedensowe upolitycznienie. Konieczne jest przywrócenie równowagi sił. W przeciwnym wypadku nieuchronnie i nieodwracalnie ucierpią na tym europejskie systemy zdrowia. To będzie bardzo długa walka.
Zwycięstwo nie jest pewne, ale nie wolno złożyć broni. Wersja polska.